Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj szczególny program, bo program, którego dawno nie było. Okiem komentatora i goście, którzy byli tutaj na samym początku. Wiem, że chcieliście, żeby wrócili, więc zrobiłem wszystko, żeby wrócili. Dzisiaj w Okiem komentatora, razem ze mną, Robert Silski, Radio Gdańsk. Dobry wieczór. I Wojciech Kuchta. Najlepszy speaker na Pomorzu. Dobry wieczór, nie mów o tym, że najlepszy, bo mówisz to już któryś raz, a to nie jest wcale prawda. Ale Marcin Gałek do tej pory się nie obraził, dzisiaj z nim rozmawiałem przez telefon i nic nie powiedział, tylko... Ja też, ja z nim codziennie po kilka razy rozmawiam. Tak, dzisiaj tylko dodał, Paweł, w połowie listopada będę z wami, jestem gotowy, okiem komentatora. No, świetnie, przychodzę. Tylko chciałem powiedzieć, że zaczynając powiedziałeś taką... półprawdę, bo powiedziałeś, że zrobiłeś wszystko, żebyśmy tu się zjawili, a Robert 10 minut czeka pod drzwiami, zrobiłeś a też wiele, nie chcę otworzyć. Zrobiłeś też wiele, żebyśmy się nie zjawili. Tak, także to jest, no... To teraz oficjalnie chciałbym powiedzieć, że... Przeprosić Roberta. Tak, właśnie, ale daj mi powiedzieć, no. Przepraszasz za mnie. Chciałbym oficjalnie Państwu wszystkim powiedzieć, za chwilę spojrzę na Roberta, że tak naprawdę dzisiaj to, że Robert musiał niestety chwilę poczekać, wiązało się z tym, że w studiu mamy bardzo gorąco, trzeba było otworzyć wszystkie drzwi. Z tego powodu, że w realizatorce siedzi Marek, który niestety potrzebował wyjść do toalety. No i to wszystko coś skończyło w taki sposób, że niestety Robert czekał, za co w imieniu całej redakcji Fali Sportu bardzo cię przepraszam. Wymuszone, ale przyjmuję. No ale jest, najważniejsze, że jest. Dobra, chłopaki, jak tam było, jak was nie było? Znaczy Roberta nie było, bo Wojtek był. Znaczy jak mi było, czy jak, tak, jak, tobie, jak było? Było? Jak tobie było? Mi było dobrze i to było dobrze. Tak, oglądałeś, śledziłeś nas? Podglądałem. Tak, słyszałeś tam niektóre rzeczy? Prowokacje to... słyszałem, tak. Tak, słyszałeś, a na któryś chciałbyś odpowiedzieć? Nie było Berlina, nie było grzybów, reszta się zgadza. A, to ty lepszy niż Wojtek, bo Wojtek do następnego programu przyszedł i nie wiedział, o co chodzi. No bo on jeszcze był w trakcie legislacji, kiedy to się uprawomocniało, a już jestem po uprawomocnieniu. No i widzisz. No dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Czy dalej audycja z założenia ma być audycją sportową, czy to jakiś tam reaktywacja kabaretu tej? Ja za Rewińskiego, bo mam brodę, tak? Czy co? Nie, ty też masz. Nie, no ciekawie. Tak. No dobrze, to jak ma być poważnie, to przejdziemy do poważnie. Na sam początek poproszę naszego realizatora Matka, żeby puścił kilka słów od trenera Ryszarda Tarasiewicza po meczu Arka Gdynia Chojniczanka Chojnice. Usłyszmy, cóż żeż on nam powiedział. Nie, w drugiej połowie dużo, dużo lepsza i tak jak mówię, po zmianie ustawienia odzyskaliśmy kontrolę w środku pola i tyle, cieszymy się i to jest rekompensata za dobrą postawę zawodników w naszych meczach wcześniejszych tutaj, niezakończonych zwycięstwem. Tyle. Tyle. No właśnie, pięknie grali, cudownie grali. Zostało cały czas dobre to, co mówiłeś, że pięknie grają na wyjeździe, pięknie grają u siebie, ale u siebie nie zdobywają punktów, na wyjazdach zdobywają pięknie punkty. W końcu wygrali, ale patrząc w tej chwili na zachowanie Ryszarda Tarasiewicza, ja nie widzę jakiegoś takiego, wow, super i jestem pewien tego, że idziemy w dobrym kierunku. Wiesz, z drugiej strony, gdyby trener miał piać zachwytu po meczu wygranym 2-1, okej. Okay. Derby Pomorza, tak? Mecz tak, szczególny, tak. Możemy wokół tego robić otoczkę, no ale jednak drużyna z aspiracjami na awans no, trochę się męczy. Zwycięstwo 2-1 z Chojniczanką, za którą tak samo trzymamy kciuki, życzymy jej wszystkiego najlepszego, ale jest w tej chwili na przeciwnym krańcu tabeli. No to też bym na miejscu trenera chyba nie oszalał z radości, a tym bardziej nie pokazywał tego na konferencji prasowej, bo 2-1 u siebie, okej, fajnie, no twierdza odblokowana, wszystko jest okej. Natomiast w przypadku Arki to jest jedna rzecz, zwraca moją uwagę, to jest drugi mecz z rzędu, kiedy musi być gong na początku. 0-1, tak. I wtedy zaczynamy grać. Nie? To jest oczywiście lepsze, bo kilka poprzednich meczy było takich, że Arka strzelała pierwszą bramkę i nie była w stanie dowieść zwycięstwa, więc trend jest w porządku. Natomiast no, chyba chłopaki trochę później wychodzą z szatni albo z autokaru niż rywal. Tak. Tu warto też zaznaczyć, że bramkę dla Arki wyrównującą zdobył zawodnik Chojniczanki, Kamil Mazek, i bramka rzadkiej urody, piękny strzał lewą nogą z woleja w samo okienko, no tylko... Szkoda, że do swojej. Szkoda, że do swojej, szkoda, że do bramki, którą broni Mateusz Kuchta,
mój daleki nie kuzyn, bo nie jesteśmy spokrewnieni. No są takie strzały, że nawet, ale... nawet Kuchta nie poradzi. No, no właśnie, ale no, jak już Kuchta nie dał rady, no to... Ale widzieliście tą bramkę, nie? No, tak, no bo... stadiony świata, no tak, szkoda, tak, że tak. Swojak, nie? No i tu trzeba też jakby oddać, że no nie taka z niczego, no tam jednak było, było trochę presji. No to oczywiście. Też, to... Nie, no chciał druga... ewidentnie chciał ją wyekspediować poza boisko i... Wyekspediował. Zeszła. To druga połowa wykonania łatki była zdecydowanie lepsza niż pierwsza, to, to 100%, tylko że to jest to, co Robert mówiłeś. Oni potrzebują naprawdę dużo czasu, żeby wejść w mecz, żeby zacząć dobrze grać, więc może to jest to wyjaśnienie tych meczów wyjazdowych faktycznie, że dłużej jadą, dojeżdżają, są przygotowani, wszystko jest okej. Znaczy, jeżeli to jest taktyka, to oczywiście żarcik, no to... To mogą sobie tak grać, że muszą dostać bramkę, wtedy biorą się do roboty i strzelają więcej niż przeciwnik. Zdecydowanie lepszy scenariusz niż trafić jako pierwszy, a potem wracać z remisem czy porażką. No ale no gdzieś te początki meczów są jakieś takie niemrawe i myślę, że Ryszard Tarasiewicz i cały sztab wiedzą, nad czym trzeba pracować. Ale pamiętasz, przepraszam, że wejdę w słowo. I co mówiłem na temat tego meczu, jak się pytałeś, jak to będzie wyglądało? Mówiłem, że będzie mecz ciekawy i tutaj na pewno Chojniczanka postawi się, bo potrzebuje punktów jak powietrza. No, no każdego, no, to no nawet remis byłby na wagę złota. I tak było, tak? Chojniczanka tak. Grała z głównym faworytem do awansu, tak. Bo ja dalej twierdzę, że Arka jest głównym, no jednym z dwóch głównych faworytów do awansu. Zdecydowanie. Nie no, kłaniają się te punkty pogubione u siebie. Gdyby kilka dorzucić, no to już niepołomice byłyby z tyłu. Tak, ogólnie rzecz ujmując, jak wam się podoba, że znowu zespół z małego miasteczka jest w górze tabeli, a co będzie jak awansuje? To ja nie jest małym miasteczkiem. Ale ja mówię o niepołomicach. Ja wiem o czym ty mówisz, chciałem sobie z ciebie jaja zrobić. To ci się udało. Wiesz, jak to od razu. Ale młody to zdziwiony. Ale a propos, jeżeli chodzi właśnie o Gdyni, o stadionie, mimo wszystko jestem zdziwiony, że tam nie było dużej ilości kibiców, bo 4900 osób na tym meczu, no, tak to piątkę. Niedużo. No, spodziewałem się zdecydowanie większej frekwencji. Stać na pewno kibiców z Gdyni na to, żeby tam większe liczby były i ja myślę, że będą. Też mnie to trochę dziwi, bo Arka no, bije się o awans, więc powinno być to wsparcie, ale ja myślę, że będą większe liczby. Na wiosnę na pewno, jak sezon będzie zbliżał się do końca. Każdy mecz będzie decydujący tak, o czymś. Tak, więc ja myślę, że wtedy będzie jeszcze więcej kibiców Gdyni na pewno. No jest potencjał. No, Arka znana firma na Pomorzu, w Polsce, także... To, co tutaj klepie, jak zdarta płyta, mecze telewizyjne... Niestety zabijają frekwencję na stadionach. Przy niepewnej pogodzie, no to już jest końcówka października, nie każdy pójdzie z dzieckiem, nie każdy chce o tej porze, tym bardziej, że mecz był wieczorem. Trochę inaczej się idzie na pierwszą ligę w niedzielę o 12:40, a trochę inaczej, kiedy mecz jest 20:30 chyba, tak? Tak. Więc w ekstraklasie no to jest jakaś taka w miarę stabilna godzina i nikogo to nie dziwi. A w pierwszej lidze, jeżeli mecz można obejrzeć w telewizji, najwierniejsi pójdą i to jest pewnie te 4900. Natomiast cała reszta, jak ma do wyboru, a zostanę w domu. Jeżeli widać, spokojnie. Są powtórki. Przynajmniej piwa się napije. Na przykład. No dobrze, ale patrząc na sektor na przykład kibiców Chojniczanki, którzy podobno byli wspadli ich kibice jeszcze z Gdańska, naprawdę wyglądało bardzo ładnie, no takie wyjazdy, no to jest super sprawa. No ale kibice z Chojnic od lat przyjaźnią się z kibicami z Gdańska, jest taka kibicowska sztama i to było pewne, że kibice z Gdańska będą wspierać kibiców Chojniczanki, stawili się liczną grupą, dopingowali swoją drużynę, drużynę swoich przyjaciół, no tak to powinno wyglądać, nie? Kibice obu... Ja zawsze tylko uważam... jeszcze fajnie by wyglądało, gdyby stadion był wypełniony. No więc właśnie, ja zawsze uważam, że... Najlepszy mecz to jest taki, gdzie są kibice obu drużyn, a mecz derbowy czy około derbowy, powiedzmy, to już w ogóle bez kibiców drużyny przyjezdnej to jest no nie, nie wiem jak powiedzieć. No, jak pomidorowa bez makaronu, no bez sensu. No. Nie ma problemu, może być z ryżem, chętnie. No widzisz, no. Ja ogólnie pomidorowej nie lubię. Nie, ale w każdym razie, no... Ale przekładając to na teatr, no to aktorzy przychodzą i grają spektakl dla publiczności, a nie dla pustych krzesełek, bo są kamery i to gdzieś idzie tam sobie w streamingu. I to nawet
kibice zwaśnionych ze sobą drużyn, tak, którzy na co dzień za sobą nie przepadają, mówią to samo. Ja pamiętam sytuację całkiem niedawno, kiedy jeszcze Arka była w Ekstraklasie, miały być derby w Gdyni, no i został wymyślony przez kogoś, że jest remont peronu i kibice z Gdańska nie mogą dojechać na ten mecz, gdzie ja wiem, że kibice Arki sami się z tego śmiali i mówili, no jaki remont, co to jest za bzdura, my chcieliśmy, żeby Lechia przyjechała, chcieliśmy ich spróbować przekrzyczeć, chcieliśmy, żeby Lechia coś krzyknęła, żeby była atmosfera, a tak... No, był mecz. To no też tyle, robi widowisko, no inaczej piłkarze wchodzą od pierwszego gwizdka tak naprawdę, w momencie, kiedy jest wsparcie dwóch stron. Remont. Pewnie zaczął się dzień przed meczem, skończył się dzień po meczu. Mają jedna i druga drużyna, mają wtedy jakby wsparcie, czują tego dodatkowego zawodnika i, no i tyle. I tak mecze i adrenalinka w górę, no o to w tym wszystkim chodzi. Tak, no, to jest dla kibiców, a nie sztuka dla sztuki. Kiedy dokładnie. Jest więcej kibiców, ale też są kibice jednej i drugiej drużyny, a teraz posłuchajmy Tomasza Kafarskiego, trenera Chojniczanki, co on powiedział po tym spotkaniu. Gratuluję trenerowi piłkarzom Arki Zwycięstwa. Ten mecz pokazał, jak w piłce potrzebne jest szczęście. Bo to Chojniczanka dzisiaj była lepszym zespołem. Od pierwszej minuty to my rządziliśmy na boisku i robiliśmy z piłką, co zaplanowaliśmy sobie przed meczem. Bramka była tego jakby potwierdzeniem, a daliśmy Arce powietrze. Tą bramką samobójczą i szybko straconą bramką po przerwie. Potem się jakby szybko otrząsnęliśmy i dalej prowadziliśmy grę, ale no... Niestety w piłce liczy się to, co w sieci. My te bramy strzeliliśmy o jedną mniej i przegrywamy kolejne spotkanie. Trener Ryszard Tadasiewicz gdzieś tak, że okej, okay, że fajnie, że wygrali, ale ja tutaj u trenera Kafarskiego widziałem taką prawdziwą sportową złość. To mi się podobało. Mimo, że przegrali. No, trochę się pali. To musi być sportowa złość, musi być motywacja. Myślę, że w tej chwili to jest taka sytuacja i każdy mecz to jest trochę mecz o życie szkoleniowca, więc no trudno, żeby zachował spokój po meczu, gdzie znowu jest zero z tyłu, a tu się o życie walczy już. No, trzy mecze zostały do końca rundy, do przerwy zimowej i tylko jeden punkt chyba jest w tej chwili w tabeli przewagi nad strefą spadkową, jak coś pójdzie nie tak w tych meczach, a ostatnio nie idzie, no to może Chojniczanka zimować w strefie spadkowej, tfu, nie życzymy tego, tej pomorskiej drużynie i no trudno się dziwić, że Tomasz Kafarski jest wkurzony. Tam niby 3-4 drużyny nad Chojniczanką, ta przewaga punktowa tam jest duża. Tak, zgadza się. Tam jest ciasno w dole tabeli. Wygrywając natomiast... te trzy mecze może pójść do góry i będą wszyscy szczęśliwi. No nie? Tak, natomiast nie tylko Chojniczanka chce wygrywać, więc tutaj nikt się nie będzie kładł, dokładnie. Tylko po to, żeby w Chojnicach ktoś miał dobre samopoczucie, więc swoje trzeba wyszarpać. Będzie ciężko. Za darmo nikt nie daje punktów. Jak myślicie, czego Chojniczance brakuje, żeby faktycznie była wyżej? Czy to jednak chodzi o samych zawodników, którzy technicznie, fizycznie powinni być lepsi, czyli przygotowanie, czy może o nazwiska? Nie, no ja widzę te wszystkie mecze domowe praktycznie na... No widzę je na żywo, tak? No bo jestem na tych meczach i mi się wydaje, że trochę pierwsza rzecz, której brakuje, to jest trochę szczęścia. Moim zdaniem przełamania brakuje. Bo ostatnie mecze, które przegrywali nieznacznie, tak jak ostatni domowy mecz z Resowią, przegrany 2-1, no to tam chyba po pół godzinie powinno być 4-0 dla Chojniczanki. No a tu z 2 metrów, 3 metry nad poprzeczką, a tu słupek, a to gdzieś obok, a to ktoś się minął z piłką, no i nie wychodzi. Resowia ma 2 sytuacje, bramka jest 0-2. Ale to nie są winy tego bramkarza Kuchty. Absolutnie nie. Bramkarz Mateusz Kuchta jest zero niewinny. Zero zarzutów. Nie, ale mówię poważnie, brakuje trochę szczęścia i gdyby prowadzili te 2-0, to mecz byłby, myślę, ustawiony, a nie, piłkarsko tak to wyglądało nie, kilka razy już w tym sezonie. Piłkarsko to nie jest drużyna do tego, żeby drżeć o utrzymanie. Spokojnie powinien być w górnych rejonach. Kilka takich meczyków faktycznie przegranych na styk. Tu jedna bramka, tu czegoś zabrakło, tu bramka stracona w końcówce. No jak przegrywasz kilka z rzędu, to zaczyna być presja. Tak? Jak zaczyna być presja, to nawet prosty strzał, który przy 4-0 ci wszystko wchodzi po widłach, a jak jest 0-0 i musisz wygrać, to nagle się okazuje, że nóżki drżą. To samo kopnięcie i piła leci 2 metry nad poprzeczką i się mówi, co z nimi jest. No. Jakby zaskoczyło jeden mecz, drugi wygrany i piłkarsko tam jest spokojnie potencjał na bezpieczne granie w pierwszej lidze. Niektórzy mówią, że brakuje takiej rasowej dziewiątki, takiego napadziora, ale
No nie wiem, czy to tylko tak mówią, czy faktycznie brakuje. Ja się przychylam do teorii Roberta, że Chojniczanka ma skład na to, żeby spokojnie się w pierwszej lidze utrzymać. Brakuje trochę szczęścia, żeby się przełamać, a jak się przełamią, to może być lepiej. Tak samo było na początku sezonu. Na początku też. Porażka, remis i to były pierwsze 6 meczów, z czego te porażki były takie niewielkie. Albo jedną bramką, albo mówię, po bramce straconej tak, w końcówce. Tak. A później nastąpiło przełamanie i nagle troszeczkę wywindowała się Chojniczanka do góry, no i teraz znowu ta sinusoida, jesteśmy na dole, więc teraz trzeba wejść do góry i to jest na pewno do zrobienia. Mamy trochę czasu, będzie zaraz przerwa, więc jest czas, żeby jeszcze to sobie ułożyć, uporządkować, potem sparingi, no i spokojne utrzymanie, mamy nadzieję, że tak będzie. Patrzymy na tabelę 15 kolejek, wydaje się, ja dopiero 15, no kurczę, no to jeszcze dwie jesteś w połowie sezonu, nie? Więc tutaj, a potem z górki to już szybko leci. Ale wiecie, że to może jeszcze być tak, że Chojniczanka nagle jak złapie wiatr w żagle, wywinduje się zaledwie na 6. miejsce i może grać w barażach Ekstraklasy. To jest, mi się ten pomysł z tymi barażami bardzo podoba. Dwie drużyny awansują bezpośrednio, a drużyny z miejsc 3, 4, 5, 6 grają w barażach, bo to już często tak było, że ostatnie 10 kolejek to drużyny tam w połowie tabeli to już nie grało. Tak, a tutaj można się spiąć, żeby zająć 6. miejsce i dalej być w grze o 2 mecze od Ekstraklasy, także super. Tym bardziej 3 kolejki przed końcem, jesteś na 10. A to 6. cały czas jest w zasięgu. Tak jest, także tam... tu jeszcze Chojniczanka może sprawić niespodziankę. Także a potem się nie okazuje, skreślajmy Chojnic. Okazuje się, że pierwsze 12 walczy o awans potencjalnie albo o baraże, a to co jest na dole musi do końca drżeć, żeby nie być w tej grupie do spadku. Dzięki więc... temu jest, liga jest ciekawa i walka jest do końca. To nie tak jak kiedyś było. Pięknie się was słucha. Ja też uważam, że baraże to fantastyczna sprawa, dodająca emocji do całych rozgrywek. No i fajnie sprzedawana, bo to też jest bardzo ciekawe. Potem się ogląda te mecze, gdzie jest jeden mecz, koniec, kropka, trzeba walczyć albo w tą, albo w tamtą. To zawsze zdecydowanie lepiej wygląda niż takie mecze ligowe o nic. Ale to jest taki też miecz obosieczny, bo pamiętamy dwa przykłady właśnie z naszego regionu. W zeszłym roku Arka z Chrobrym Głogów, gdzie Arka miała awansować bezpośrednio. Niestety, dla nich niestety, trafiła do meczów barażowych i tam odpadła. Natomiast Chojniczanka, która w drugiej lidze wcześniej miała awansować, też pogrzebała bodajże w meczu z GKS-em Katowice awans bezpośredni, trafiła do meczów barażowych i pierwszy mecz ze Skrą Częstochowa 0-1. Skra była na 6. miejscu w tabeli, Chojniczanka na 3. i koniec sezonu, nie? Także to jest taki miecz obosieczny, no ale dla kibica jest ciekawie. Zresztą pamiętamy, jak drużyny z 6. miejsca awansowały do Ekstraklasy. No, Skra Częstochowa właśnie. Kosztem... Znaczy Skra z 2. do 1., przepraszam. Tak. Ale tam Łęczna chyba wchodziła z 6. w którymś momencie. Także to jest... Tak, pamiętam. Dla kibiców super sprawa. No i dodatkowe mecze, no nie wszystko się kończy po tej tam 34. czy którejś kolejce. Jeszcze zabawa trwa. Tak jest. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, jeszcze krótka informacja. Kolejne zwycięstwo Gdańska, tym razem na wyjeździe w Bydgoszczy z Zawiszą 3-1 i idą pewnie. Moim zdaniem już w tej chwili mają chyba 3 albo 4 punkty przewagi. Chyba nie będę strzelał. 3 albo 4 punkty przewagi nad drugim zespołem. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób jest klub prowadzony. Zresztą dzisiaj nawet na fanpage'u znalazłem, że otwierają swoją telewizję. No tak, konkurencja dana. Chcieli w Fali Sportu, żeby o nich więcej było, ale jak zobaczyli, kto tu przychodzi, co tu gada, mówią, nie, otworzymy swoją, tak. Przykro nam, no ale okej. Dobra, Arka Gdynia w ostatnio była przez chwilę chociażby liderem rozgrywek. Trefle Sopot był liderem rozgrywek, jeżeli chodzi o koszykówkę. No i tak sobie pomyślałem, żeby z wami porozmawiać o tym, która z naszych pomorskich drużyn możemy gdzieś tam liczyć, że na koniec sezonu będzie w pierwszej trójce i że raczej, znaczy dwie takie, że myślicie, że może niespodzianka będzie i zrobią coś fajnego, będą na medalowej pozycji i chodzi o różne spoty, albo taki zespół, od którego oczekujecie, że faktycznie ten sezon skończy na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu. Ogniwo Sopot, mistrz Polski. Taki jest mój typ. I tylko? Ale będzie ciężko, ale będzie to mistrzostwo. Mhm, ale a o innych jakichś zespołach, jeżeli myślisz... Nie, no ja tylko... zapytałeś pierwsze, co mi przyszło do głowy. Teraz ja myślę nad drugą drużyną, a teraz Robert niech się wypowie. Okej, dobrze. Myślałem, że już masz przygotowane, no. Chciałbym się powiedzieć, że rógłbyś ci Lechii też na podium. No, to jest się łatwo, no. Może być ciężko, ale jest to realne. Natomiast szukając innej dyscypliny, no kiedyś się tu zachwycaliśmy nad unihokejskami.
nie wyobrażam sobie, żeby to nie było Mistrzostwo Polski. Mówię no ale wprost, patrząc na ostatnie mecze, wprost i jasno. No są na pierwszym miejscu, ale tam cały czas drepcze im po piętach drugi zespół, nie pamiętam jak się... A niech drepcze, no przecież to nie na tym polega, żeby wszystkie mecze wygrać od pierwszej do ostatniej kolejki. Tak, tam są najważniejsze mimo chyba, wszystko jednak play-offy. Chyba, że drużyna nazywa się Biało-Zielone Ladies, nie? No tak. No tam 11 sezon z rzędu, ale no właśnie, to kolejny przykład. No. Tak, a jeżeli chodzi o... Hokeistki Stoczniowca, to tak to wygląda. Już masz no cztery typy ci podaliśmy. Mówimy o tych niszowych sportach cały czas, a jeżeli chodzi o... Jakich niszowych? Rugby niszowe? Człowieku. Pojedź do Anglii, do Francji. Niszowych w Polsce. No to jesteśmy w Unii. Anglia wprawdzie już nie jest, a jesteśmy w Unii. Właśnie pracujemy nad tym, żeby nie popularyzować niszowe. Okej, okay, ale jeżeli chodzi na przykład o koszykówkę, piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, o piłce ręcznej sobie później jeszcze chwilę pogadamy, ale tutaj, jeżeli chodzi o piłkę nożną, jeżeli chodzi o kosza, kosze robiliśmy sobie zakłady, cały czas są możliwe. I cały czas jest aktualne, że jedna z pomorskich drużyn będzie na podium. Tak, bo faktem cały czas nasze drużyny wygrywają, idą do przodu. W tej chwili Tref przez chwilę był na pierwszym miejscu, w tej chwili niestety spadł, no bo Śląsk wygrał z Czadnymi. Ale ja mimo wszystko najbardziej liczę... Rugby? Rugby. Tak. Myślałem, tyle razy powtarzam. Tyle i nasza nauka idzie w las. I co my z nim potem zrobić? I potem się jeszcze powie, bo on jest z Francji, a to tak. Musisz mu przypominać, że z Anglii. No. I słuchaj, no nasza nauka idzie w las. Oprócz tego, co powiedzieliście, mimo wszystko stawiam na koszykarzy faktycznie, że mają największe szanse na to, aby zdobyć jakiś medal Mistrzostw Polski. Na piłkę nożną pewnie ciężko. A koszykarki? VBW, Arka Gdynia, tak. Szczerze mówiąc, musimy panie zaprosić do mojego programu. Jestem ciekawy, co opowiedzą o swoim zespole. Może ostatnią solenizantkę, Agnieszkę Bibrzycką. Tak, serdecznie zapraszamy. Właśnie w weekend się potknęły. Przegrały dwoma punktami. Tak. I to wszystko popsute w czwartej kwarcie. Szkoda wielka, bo dobrze szło. I to byłby komplet zwycięstw, tak? Bo tam jest chyba pięć kolejek, cztery zwycięstwa. I teraz porażka? Wypadek przy pracy. Robimy zdarza swoje. Się najlepszy. Robimy swoje. Tak jest. Dobrze, zostawiamy ten temat. Przechodzimy do następnego. Coś, co pewnie lubicie, uwielbiacie, bo ja jak chodziłem do szkoły podstawowej, to pizza? Zimą... Pizza? Ja, że pizzę zamówię. Nareszcie. To zimą uwielbiałem zawsze grać w tenis stołowy. Przyznam się, że ostatnio dosyć często zwracam uwagę na to, co się dzieje w Lotto Super Lidze, a tam jest nasza ekipa AZS WFIS Balta Gdynia. W tamtym roku trzecie miejsce zajęli. W tym sezonie także walczą o górną część tabeli. No i właśnie. Śledzimy wyniki na bieżąco, ale bardziej Robert się interesuje. Ja właśnie chciałem się zapytać, na jakim poziomie dla was jest na Pomorzu faktycznie, albo w Polsce w ogóle, tenis stołowy? Bo wyedukowałem się i może was czymś zaskoczę, ale najpierw pytanie do was. Na pewno z czymś zaskoczysz. Ja już jestem zaskoczony. Znaczy, jakby w moim odczuciu to zawsze była taka dyscyplina, która bardzo mocno była promowana w mniejszych ośrodkach. Taka no, typowa, jak to dzisiaj już nazywaliśmy ją parę razy, niszową, gdzie no, Gdańsk jest trochę jak zwykle wyjątkiem od tej reguły, bo tutaj tradycje tenisa stołowego są całkiem nie najgorsze. Natomiast no, gdzieś tam jakiś moment miał Lęborg czy okolice. Tak. No tutaj niedaleko nas w Grudziądzu nieźle to wygląda, ale tak jakby spojrzeć na mapę tenisa stołowego w naszym kraju, to raczej nie są to metropolie. Tak. A w Gdańsku jakoś tam to się jedną zawsze... Jedną z lepszych ekip jest w ogóle ekipa z Działdowa, Dekot Glass, które pod Warszawą, prawda? Tak, Działdowa pod Warszawą. Więc pod tym względem, tak, powiem wam tak, sprawdzałem ostatnio, jak w ogóle ta liga cała się prezentuje i okazało się, że pod względem zarobków i pod względem osiąganych wyników zespołów jesteśmy trzecią albo czwartą siłą w Europie. Zawodnicy z polskiej Lotto Super Lidze prawie zarabiają na poziomie najlepszej ligi, Bundesligi, w tenisie stołowym. I chcąc, nie chcąc, rozmawiałem ostatnio z zawodnikiem Van G. No, bo chcesz mieć Azjatów, Polski, to musisz im zapłacić. Tu naprawdę jest bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o mecze.
ciekawa liga, sukcesy w rozgrywkach europejskich. W Lidze Mistrzów mamy dwa zespoły. A frekwencja jakaś na trybunach? No i tu jest największy problem. Jakaś. Frekwencja jest jakaś. Bardzo słaba. Chłopaki, co państwo zobaczą w programie piątkowym Oldies Fallon, cieszyliby się, jeżeli na ich meczach byłoby 100 widzów. No i tak się zastanawiam, czy to jest na tyle mało atrakcyjny dla nas tu gdańszczan sport, czy po prostu ktoś zaniedbał to trochę. Ten, nie raz poruszaliśmy ten temat. My tego mamy za dużo tutaj. Ostatnio gdzieś było jakieś zestawienie drużyn w najwyższych ligach i męskich, i żeńskich, i Trójmiasto jest w czołówce, więc tu ciężko naprawdę się z czymkolwiek przebić. No ja akurat, jeśli chodzi o tenis stołowy, to wiem niewiele, nie będę ukrywał. Wiem, że nie wolno przy tenisistach stołowych mówić ping-pong, bo się obrażają. Nieprawda, rozmawiałem nie? No widzisz, ostatnio, a ja myślę, czas... że nie można ja mówić ping-pong, dlatego staram się... ping-pong pół biedy, gorzej jak ping-pong powiesz. No, wtedy się mogło. Ping-pong. Wtedy mogę się obrazić. Jak powiesz ping-pong, to już w ogóle. Już ja znam tylko taką anegdotę od z kolei kibiców Olimpii Grudziądz. Jak wspomniana przez ciebie drużyna z Grudziądza grała kiedyś w Lidze Mistrzów. Nie, to przez Roberta. Przez Roberta, przepraszam. Proszę. Grała w Lidze Mistrzów, to oni myśleli, że to tak jak w Lidze Mistrzów piłkarskiej. Poszli na mecz z szalikami, zaczęli śpiewać tam Olimpia, Olimpia. No i wyproszono z hali, bo jednak tam jest troszeczkę cisza bardziej potrzebna. I to jest jedyne, co... Nie, jeszcze pamiętam naszych dawnych mistrzów, Leszek Kucharski i Andrzej Grubba. Andrzej Grubba, mieszkający w Sopocie, 50 metrów od stadionu Ogniwo Sopot Rugby. To wszystko, co pamiętam. I także ja jakoś tutaj nie jestem ekspertem, nie czuję się, ale problem z publicznością, to co rozmawialiśmy wcześniej wielokrotnie. Myślę, że to jest jedna z tych dyscyplin, w których ludzie nie pasjonują się rozgrywkami ligowymi. I to chyba nie tylko u nas. Może dlatego to nasza liga taka mocna, bo w innych krajach no być może to jest po prostu niszowa dyscyplina. I chyba jakby żyjemy tenisem stołowym w momencie, kiedy nasi zawodnicy zaczynają osiągać jakieś sukcesy Mistrzostwa Świata, a tak naprawdę Igrzyska Olimpijskie. Tak. To jest jedna z tych dyscyplin, którymi się interesujemy raz na 4 lata. Tak, szczególnie albo Igrzyska Olimpijskie, albo Paraolimpijskie, czyli Natalia Partyka. Czyli Natalia Partyka i gwiazda numer 1, która jakby zamiata wszystko i właściwie, śmiało można powiedzieć, ambasadorka tenisa stołowego, jeśli chodzi o Polskę i rzut oka na Europę i świat. No. I tyle, a te rozgrywki ligowe, no długie to, no jak przeciętny kibic naprawdę nie fascynuje się tym tenisem stołowym i chciałby pójść, no to tak jak rozmawialiśmy z Wojtkiem, no musi zrezygnować z obejrzenia piłki, nie wiem, kosza ręcznej, siatkówki, wyjścia no, do kina, no mamy tutaj wszystko i obejrzenia i na YouTubie naszego programu tutaj, także to jest na pewno jest no tak, czym wybierać. Byłoby to jakimś rozwiązaniem, chociaż trochę nie fair wobec tenisistów stołowych, żeby oglądać mecz, a tak naprawdę w komórce oglądać okiem komentatora. To był ciężki żart, co? Przyjął się. więc tak, jak są sukcesy, to wtedy interesujemy się tym, ale chyba właśnie tak bardziej w barwach narodowych niż rozgrywki ligowe. No tak trochę chłopaki sami dla siebie grają. Szkoda w sumie, bo to... Szkoda, dlatego ja powiedziałem, że najbliższy mecz przyjdę, będę kibicował za dwóch, za trzech albo za czterech. Tylko już wiesz, jak masz kibicować. Ale siedzisz cicho. Spokojnie, tak? Tak, wiem. I patrzysz tylko jak tam... Wejdziesz i tam racę odpalisz. I patrzysz jak ta piłeczka się tysiąc razy odbija. Pamiętasz tak tego gościa, on chyba cały czas jeszcze żyje. Bobo, król kibiców, co jeździł taki w płaszcz króla, korona, bęben i on tak wejdzie na tenis stołowy i będzie tam z racami dwoma. Właśnie coś mi się wydaje, że nie żyje. Że nie żyje. To nie wiem. To może być jakaś taka sprawa. No to masz niszę. Będziesz takim bobo ja zawsze szukam niszy tenisa stołowego. Idealnie. To już nie jest pierwsza nisza, którą ci znaleźliśmy w tym programie. No. Więc serdecznie zapraszam was na mecze tenisa stołowego i jedna ważna informacja, mam nadzieję, że też powiecie, że super sprawa, bo Wang Ji, czyli reprezentant Polski, nasz olimpijczyk, dwukrotny zresztą Polski, na licytację charytatywną dla naszego gdańskiego hospicjum, fundacji hospicyjnej, przekazał możliwość rozegrania ze sobą meczu, czyli znaczy mistrzem olimpijskim nie, ale z uczestnikiem mistrzostw, wielokrotnym mistrzem Polski, można wylicytować
licytować. Licytacja sama odbędzie się na Allegro. Już niedługo wszystkie informacje w komentarzach, także zaglądajcie. Warto, bo to nie lada gratka, nie lada przygoda, moim zdaniem. Ja, szczerze mówiąc, z miłą chęcią. Moim zdaniem krótka przygoda. Krótka przygoda dla tego, kto wygra, ale świetny pomysł. No. Najpierw słuchaj, tam jeden z drugim, jedna z drugą. Licytujcie, bo cel jest szczytny i będzie można zagrać w tenis stołowy, tudzież ping-pong z mistrzem. Z Van G. Van G. Z Van G. Tak. Van G. Powinien jeszcze zdeklarować, że będzie miał zawiązane oczy, będzie stał tyłem do stołu, będzie trzymał rakietkę. Poczekajcie, coś wam pokażę. Marek, czy masz może ten filmik taki z Van G? Daj mi moment, dobra? Dobra, poczekajcie, coś wam pokażę. Ale mamy, Marek, mamy coś mówić? Grać na czas? Tak, gramy na czas, mów dalej. Zasłonięte oczy, tyłem do stołu, rakietka w słabszej ręce. Buty narciarskie na nogach. I ograłbym je do zera. W lepszej ręce, w mocniejszej ręce kebab. Nie, pizza, bo nie. Pizza. Bo mu się tak będzie po rękach ciągnął. Żeby mu się wyginało. Dobra, Marek pokazuje, że znasz. Patrzcie. Stratę Jakub Kosowski. Aż niesamowite, szanowni państwo, teraz zagranie. Marek, jeszcze raz, bo Wojtek nie zauważył. Ja widziałem to. Z kimś takim można wylicytować zagranie meczu. Na początku było, że seta, ale powiedziałem, nie, no dajcie ten mecz. Seta, ale żeby wszystkie zagrania tak. Ty, ale seta to o co chodzi? No 600, no bo tam są sety. A set, nie, bo ja myślę, że seta, nie, i tak. Czyli to było po zmianie, nie w mianowniku. Chciałem licytować. Seta z mistrzem tenisa. Ja bym też tak mógł zrobić jak Van Gil, ale ja bym tak, już by tak mi zostało. Ja też, nie ma szans. Gdzieś tu, chociaż nie, poczekaj, zobacz, palec z palcem złapałem. Słuchaj, ale wiesz, na którym piętrze my jesteśmy, stąd nie wyniesiemy, nie rób tak. Ja wam barków nie będę nastawiał. No tym bardziej, że Wojtek za chwilę mnie zapyta, co z tym barkiem. Barek seta, ja mówię. Barek seta, no, robi się ciekawie. Nie idźmy dobrze, w tą stronę. Ale pięknie, no tak by się no, świetnie, super no. Gra, więc też super sprawa, więc pamiętajcie o tej licytacji, niedługo zaczynamy. Tenis stołowy mamy za sobą. Przechodzimy do przykrej informacji. 5-115. Nie Wojtek. Wiem, co powiedzieć. Ja też nie wiem, co powiedzieć. To powiedzmy, rugby klub Arka Gdynia. No, ale z mistrzem Polski, z Orkanem Sochaczem. I nie do zera. Nie do zera. Ale rozmawiałem dzisiaj w pracy z Pawłem Kwiatkowskim, który też jest wielkim fanem rugby i powiedział... On akurat jest fanem rugby. No tak, właśnie. Tak. Jego nie tym bardziej, że jego brat przez wiele lat grał w tym sporcie, a on jest fotografem, który fotografuje mecze rugby, także... Tak, pozdrawiamy go, bo ogląda wszystkie programy od początku do końca. Kwiatek, trzymaj się. I on mi powiedział, no ale Orkan Sochaczew w tym sezonie tam nie będzie mistrzostwa. No, taka porażka nie przystoi. Spokojnie. Nie wiadomo, czy nie zdobędzie. Sezon jest długi. W zimie zawsze w naszej lidze jest tak, że nagle się okazuje, że jakieś tajemnicze wzmocnienia się pojawiają. Wystarczy czasem dwóch zawodników z krajów takich stricte rugbowych jak RPA, na przykład ściągnąć, czy z Nowej Zelandii i oblicze wniosny może być zupełnie inne, także ja bym absolutnie Orkana nie skreślał. A Arka ma problem i na falach Radia Gdańsk nasz wspólny znajomy Włodek Machnikowski po tym meczu rozmawiał z trenerem Arki, Darkiem Komisarczukiem. I Darek powiedział, że on dogra jeszcze tą rundę do końca i odchodzi. I koniec, tak jest. Nie wiem, czy Darek to mówił tak na gorąco, czy zmienił zdanie, czy to już było postanowione. No zobaczymy, ale jakieś zmiany się na pewno w Arce szykują. Więc... Ja słyszałem, że też zmiany w samym zarządzie, na samej górze też są planowane. Więc taka reorganizacja całego zespołu może być. Wszystko jest możliwe, no to jest... No może tam coś się dzieje złego w środku i mamy efekt jakby matematyczny. Tak? To jest prosty sygnał, że do kolejnych odcinków rugby z falą musimy zaprosić kogoś z Arki i po prostu odpytać. No i tyle. Nie wiem, czy Darka Komisarczuka, czy to jest na tyle trudny moment, że będzie chciał rozmawiać, czy nie będzie po prostu chciał rozmawiać, bo ma oczywiście do tego prawo. Czy kogoś z zawodników, może kogoś z zarządu. Spróbujemy kogoś z Arki zaprosić i pogadać o tym. Ale bez ochrony, bez niczego. Tak jak kiedyś proponowałeś, że zrobisz program, kiedy będą zawodnicy, znaczy prezes, przepraszam, od Kana. Nie, to nie idź w tą stronę. Ja mówiłem, że są takie rozmowy w internecie, które jakby ktoś posadził tych ludzi razem, to by pomyślał, że się zaraz pobiją i byłaby potrzebna ochrona, ale ja znam tych ludzi wszystkich, ja wiem, że oni się nie pobiją, ale argumenty mogą być naprawdę poważne.
Ale no, kogo z Arki trzeba będzie zaprosić, bo to no szkoda, szkoda tego, co się dzieje z Bulldogami. Także. A odnosząc się do samego wyniku, no, wynik, no poszedł. Mecz przeszedł do historii. Natomiast zastanawiam się, ja nigdy nie byłem w szatni rugbystów przed meczem ani po meczu w piłkarskich szatniach wiele razy. Przegrywasz 5-115, schodzisz, wchodzimy do szatni, zamykamy drzwi, co tam się dzieje? Jest cisza przez 15 minut, każdy bierze swój sprzęt, znaczy, widzimy się jutro na treningu, czy... Ja myślę, że jest cisza grobowa, czy, nie? Czy da się zrobić odprawę po takim meczu, nie ja wiem, myślę, że jest cisza grobowa, nie? Też mi się nie wydaje. Ciężko wydusić siebie słowa po takiej... Daj, kto ma wstać i powiedzieć podaszka jako pierwszy, to mało nie? powiedziane. No, słuchaj, przegrali z Sochaczewem, w Sochaczewie Peter Steenkamp 51 czy 53 punkty, no jeden zawodnik, tak? A tutaj cała drużyna, cały mecz walczyła i zdobyła. To może to dyscyplina, która się potrafi mecz skończyć wynikiem, nie wiem, 0-5, tak? Tak. To nagle masz 5-115. No, niedaleko trzeba szukać mecz lidera z wiceliderem, czyli w Łodzi. 5-15? 5-15, tak. Tak. Łodzianie jedno przyłożenie za 5 punktów, a Sopocianie żadnego przyłożenia, ale fenomenalnie ułożona noga Wojtka Piotrowicza. 5 karnych po 3 punkty, wygrana 15-5, także no, może być i niski wynik, i wysoki. Tak, ale zdecydowanie wolimy niskie wyniki, bo przynajmniej nie będzie widać takiej różnicy. Niskie zwycięskie. To, tak, niskie tak, zwycięskie, tak. Tak. No, ale nawet niska podażka, no to mimo wszystko na pewno nie zaboli tak chociaż samo jak... Chociaż punktów tyle samo, tylko trzeba głowę szybciej tak. oczyścić po... Nie zaboli, po minus, kiedy się po minus 110. 115 punktów. To... Przegraliśmy iloma? 110. No, tak, 110. To się nawet w debilny sposób odmienia, ten liczebnik. No, masz rację. Dobrze, 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 bo to była ta chwila ciszy, proszę państwa, znaczy, lecimy dalej. Żeby było jasne, nie, no nie tam są, są jeszcze drużyny, które no, są słabsze, tak, no Poznania i Pogoń Siedlce, ale no Arka chciała... Ale właśnie to zastanawia, bo gdyby to totalny outsider grał z absolutnym liderem, no i jest miazga, wjeżdżają, rozjeżdżają, koniec, kropka. Tak, a to jakby nie mówimy o drużynie, która jest jakąś tam, kurczę, ostatnią latarnią. Cały czas w głowie brzmią słowa trenera Komisarczuka, że oni są cały czas w przebudowie i w tym sezonie, przed sezonem, tak mówił, chcieliby włączyć się do walki o medal. No i jak widać, nic z tego nie wyszło. No. Jak na razie oczywiście, wszystko no właśnie, może się zmienić. Nie? Może zima znowu okaże się cudowna. I... Zapomnijmy o tym meczu. Tak, ale przy okazji czyścimy bardzo głowę. Wspieramy cię, żeby faktycznie niedługo w rugby z falą, rugby z falą. Rugby z falą, palą, nie wiem czemu ja z palą teraz mówię. Z falą. Może chcesz się zapalić, nie wiem, pojęcia. Nie, ja nieokrutnie, palący. Albo, że na spalonym. Rugby z falą, pojawi się ktoś z Gdyni, bo to naprawdę mi się wydaje, wielu kibiców by tego oczekiwało i no chciałoby tak, usłyszeć o to chodzi. Był już Daniel Bartkowiak, sobie trochę porozmawialiśmy, od tamtej pory kilka meczów się odbyło, więc myślę, że to jest dobry moment, chyba że drużyna z Gdyni wybierze taki model jakby, że jest źle, rozegramy to we własnym gronie, w szatni, popracujemy w zimie i na razie nie rozmawiamy o tym. To też tak może być, mają do tego święte prawo, każdy może to wybrać. Ale zachęcam. No ja spróbuję, zachęcam. Ja spróbuję uruchomić gdzieś tam tak, telefon chcą wiedzieć, co się dzieje. Kogoś z Gdyni sprowadzić. Kibic lubi wiedzieć, co się dzieje w jego klubie ukochanym, więc warto, a jak mamy Wojtka tu w składzie, no to tym bardziej chcemy go dopingować, żeby kogoś nam faktycznie tutaj ściągnął i żeby dostarczył ten ciekawy temat. Pizzę załatw. Nie ma problemu, jak będzie ten zamawiam, przywożę. Włożą wam pizzę, nie ma problemu. Jego trzeba kawałek dla tenisisty stołowego zostawić, żeby sobie żeby miał jedną rękę zajętą, zakleił rakietkę, nie? Jak będzie ten mecz charytatywny. Przechodzimy jednak z powrotem do piłki nożnej. Lechia, no nie Lechia da się uciec. Pucharze Polski. No nie da się uciec. Fajny mecz będzie. Legia przyjeżdża. No tak, okay, i teraz pytanie. Przechodzimy dalej. I teraz pytanie, czy... Ja nie, bo nie usłyszałem pytania. No. Nie, tak, tylko jestem ciekawy, co takie losowanie. Tak. Legia w Pucharze Polski. Jeden ekstraklasowiec nie zagra w kolejnej rundzie, to pewne. No w Warszawie tam byli, odetchnęli, że to Lechia, bo mówią, mogliśmy grać z Radunią, ale tam Lechia jakoś sobie poradziła. I... Nie, to żart. No co, no... To...
tym rządzą się puchary, losowanie, ślepy los. Trzeba grać. Wygrywający przechodzi dalej. No. Pewnie, ostatnio, że tak. Ostatnio niestety kibiców coraz mniej na stadionie, więc teraz przynajmniej może przyjdą, bo będą chcieli zobaczyć, jak gada Legia w tej chwili, bo to też nie jest tak, że to jest ułożony super klub na tą chwilę, więc kto wie. No tak, to ja tak... Są takie mecze, nad czym ubolewam, w których faktycznie kibice przychodzą na drużynę gości, właśnie, a nie na swoich. Nad czym ubolewam, to są święte słowa. Dzisiaj Legia też nie jest znowu aż takim magnesem, jak bywało to parę sezonów wcześniej, kiedy faktycznie w Letnicy na meczach z Legią był rekord frekwencji w danym sezonie. Tak. Ale to też była specjalna akcja, tam część biletów na zaproszenia takich tam darmowych, no, tak, ale był rekord. Ale jak się wyświetlało z dwójką z przodu, to zawsze wyglądało, doprecyzuję, 20 i trochę, a nie 2 i trochę. Z dwójką z przodu to i na tenis stołowy może przyjść 201 osób, więc... 20 albo 21. 21, bo mecz jest mniej istotny, więc... No pod względem atrakcyjności, no to no zawsze lepiej zagrać z Legią Warszawa niż z Lechią Zielona Góra. Niech się tam Radomiak męczy chyba, tak? Radomiak chyba trafił na tę Zieloną Górę, która wyrzuciła Jagiellonię z Pucharu. No za to ludzie kochają Puchar Polski i za to ja kocham Puchar Polski. No, rozgrywki pełne niespodzianek, 10 ekstraklasowców już jest za burtą. Robert, a taki finał na Narodowym, Lechia-Lechia. To by było co? Lechia Gdańsk, Lechia Zielona Góra. A wiesz, że... I wszyscy mi kto wygra mecz? Lechia. Ja się tak zastanawiam, bo przecież też rezerwy grają w Pucharze Polski i jakby... Rezerwy Lechii? No nie, akurat, nie ma takiej drużyny. Akurat Lechii nie. Ma takiej drużyny. Akurat Lechii nie. Nad czym ubolewamy? Oczywiście. Natomiast no, drugie drużyny grają w Pucharze Polski i to tak... Nie wiem, czy to mogłyby dwie drużyny z jednego klubu... Myślę, że tak, że przepisy na to pozwalają, żeby trafiły, no tak, na no siebie. W którym momencie ta jedna miałaby być zmuszona? Nie znam tego dokładnie, tych przepisów, no ale muszą, no bo w końcu idąc z drabinką, tak, losowania i tak dalej, kiedyś w końcu na siebie trafią. W najgorszym albo najlepszym przypadku w finale. No to musi być taka możliwość. No ale to może tym się jeszcze kiedyś będziemy martwić. Tak, jak wrócą rezerwy w Lechii i będą grały z Lechią. Natomiast ważne, że jakby szczęście dopisało i mecz będzie w Gdańsku, no bo to tak, tak, bo to w paru latach przerwy, nie? W przypadku drużyn, no pamiętam, jak Lechia zdobywała Puchar Polski, ani jednego meczu w tym cyklu Pucharu nie zagrali na własnym stadionie. Od tej pory do dzisiaj żadnego w Pucharze nie zagrali w Gdańsku. Albo grali z drużynami z niższej ligi, czyli jakby ten jest priorytet jest automatyczny, a jeżeli grali z drużyną też z Ekstraklasy, to w wyniku losowania wypadało, że grali na wyjeździe. Mecz w Gdańsku, mecz z Legią, mecz, miejmy nadzieję, zwycięski. Tyle. Miejmy nadzieję, że nie będzie w środę o 14. To znaczy, on na pewno będzie jakoś w środku tygodnia. Nie, no to będzie jeden z tych meczów w głównym podejrzewam, fasie. Zacznie się około 20. A jak, i będzie meczem telewizyjnym. Będzie meczem telewizyjnym i może być dogrywka i karne. Także apelujemy do pracodawców, nauczycieli. Jeżeli po tym meczu ktoś się spóźni na drugi dzień do pracy, to proszę usprawiedliwić, bo był mecz w Letnicy. I apelujemy do Lechii, żeby nie było tak, że jak trzeba będzie zagrać 120 minut i jeszcze rzuty karne, to potem w kolejnym meczu ligowym będzie kłopot, bo trzeba było zagrać w pucharze 120 minut i rzuty karne. My ze strony Fali Sportu mówimy, że wszyscy, którzy tu się znajdują, cała redakcja, jeżeli następnego dnia nie przyjdzie do pracy po meczu Lechii, macie wolne, luz, spoko. Aha. To z Wybrzeże. Mecz z Górnikiem Zabrze. I tak sobie, kiedy zwracałem uwagę na tabelę i tak dalej, to doszedłem do wniosku, że to jest naprawdę bardzo ważny mecz. On pokaże tak naprawdę, w którą stronę my w tym sezonie idziemy. Początek był rewelacyjny, potem gdzieś wróciło do takiego normalnego stanu wszystko, a ten mecz właśnie pokaże. Albo góra, albo środek, albo dół. Geniusz. Tak. Geniusz. Tak, tak. Dziękuję. Przechodzimy do następnego tematu. Chyba, że jednak chcecie coś dodać? No nie, nie grają. Wszystko chłopaki. Powiedziałeś. No dobrze, ale Wojtek, a wiesz, jak tam na przykład sprzedaż biletów? Bo jestem ciekawy po tym meczu. Po tym meczu z pełną halą. Tak, tak, z pełną halą. Czy faktycznie jest popyt już? Są zapytania w klubie? Jest popyt. Na nowe kibice poprzednio. Troszeczkę oczywiście mniej, no bo i rywal mniej znany przeciętnym kibicom niż Łomża Kielce.
Łomża Kielce to jest nazwa mistrzowska w ogóle. Także troszeczkę mniejszy jest popyt. Bilety jeszcze są dostępne, ale no... sprzedają się, sprzedają ale jest się lepiej dobrze. Niż było. Jest lepiej czyli niż było. Czyli faktycznie ten mecz, ta sytuacja od początku sezonu gdzieś dała możliwość, że kibice się bardziej interesują. Tak, bardziej interesują. Początek był wyśmienity, bilans 4 mecze, 4 wygrane, teraz po 7 meczach jest 4-3. No i albo będzie bilans znaczy, remisowy, albo... Dwa razy mnie nie było i się posypało. No właśnie, no. Tak, czyli teraz będzie okej. Okay. Ej, mamy winnego. Tak, tak, ale teraz będzie okej. Okay. Teraz będzie okej, okay, czyli będzie, idzie wszystko w dobrą stronę. Trzymamy Robert za słowo, że tak będzie. Dziękuję, zrobię co w mojej mocy. Aż łyknę. I lecimy dalej, już dużo rzeczy mi nie zostało. To dobrze, bo mi też dużo wody nie zostało. Lepszy sekund, to robi, nie wiadomo o co chodzi. To będę... Tak, bo się zastanawiam, bo mam niektóre rzeczy To jest miejsce na swoją reklamę. Tak. Reklamę pasty do zębów. Reklama zawsze leci na dół. Ale to w ogóle fajnie by wyszło. Nie? Pizza w tym momencie. Czy jakaś pizzeria nas ogląda? Albo chociaż producent płynu do pukania zębów. I w tym miejscu wchodzi ktoś w eleganckiej czapeczce z napisem pizzeria. I tu pada nazwa i wnosi nam pizzę. I my sobie z Robertem jemy, a on niech robi tam... A on analizuje piłkarzy ręcznie. A nie wolałbyś, żeby tu zamiast tego jakaś fajna dziewczyna wchodziła? Może, ja nie mam nic przeciwko. No, właśnie, no tak od razu, że jakiś facet tutaj tego. Ja nie chcę facetu. Kierowca, dostawca. No, co, ale co, facet nie może być dostawcą? Jesteś jakimś wrogiem facetów dostawców? No może być, ale ostatnio... Widziałeś go? Podejrzany. Ale mi ostatnio dowoziła kobieta i uważam, że to jest zdecydowanie milsze. No. Od pizzy odbierać od kobiety. No ale co, lepiej ci smakowało? Całkiem niezła pizza była. No to... Tak, no, tak. Tak. No dobrze, już niedługo. My go tak dobrze nie znamy. My go tak z widzenia, tak dobrze go nie znamy. Już niedługo w Fali Sportu nowy program. Program typowo piłce nożnej, więc bardzo fajna sprawa. Głównym prowadzącym ten program będzie Miłosz Sieliwończyk, który ostatnio był także w okiem komentatora, więc serdecznie Miłosza będziemy dopingować, żeby wszystko wyszło super. Wiemy, że trochę się stresuje, ale każdy stres to mimo wszystko gdzieś potem dodaje siły do pracy. No właśnie, co chłopaki, o czym chcielibyście posłuchać w takim programie piłkarskim, ale o czymś innym. Innym, bo może jakieś dla Miłosza damy kilka ważnych zasad, jak powinien wyglądać dobry, zarąbisty program piłkarski. Przede wszystkim Miłosz musi powiedzieć, jak mu się podobało na rugby, bo go spotkałem na meczu Lechia Poznania i powiedział, że pierwszy raz jest na rugby, także od tego może zacząć. O, Pietrze, dobrze. Robert, jakieś wskazówki dla młodego dziennikarza? Wskazówki techniczne nie. Merytoryczne, programowe. Ja myślę, że warto w tym programie poświęcić trochę miejsca niższym ligom. Bo o Lechii, o Arce, o Chojniczance, wszędzie, wszyscy, zawsze, dużo wiadomo. Myślę, że jest jakaś taka nisza, słowo dnia. Dzisiejsza audycja jest sponsorowana przez literkę N. Ja myślę, że fajna dyskusja i analiza tego, co dzieje się w niższych ligach, może być jakimś pomysłem. No bo ile można mielić tych ekstraklasowców, pierwszoligowców? My to mielimy tu, czy wokiem komentatora, no, nie? To. Więc to już starczy. To jest zmielone. Można po prostu naszym widzom przybliżyć te rozgrywki. To jest trochę inna dyscyplina. A z tego co wiem, Miłosz będzie szukał eksperta takiego, wiesz, takich przeróżnych sytuacji sędziowskich. Ty sędzią byłeś. Niższą ligę również sędziowałeś. No nie da się sędziować tylko wyższej. No właśnie. Zaczynasz od dołu. Więc może Miłoszowi byś go wsparł właśnie w takich niepewnych sytuacjach, jakby tam od czasu do czasu złapał, nie? A w A-klasie była taka sytuacja, ten temu nogę udwał, to może... Może się do ciebie odezwać? Ortopeda niech zaprosi. Tak, a nie, to właśnie. Ja na urwanych do lekarza, nogach, no. Na urwanych nogach się nie znam, natomiast tam parę meczów w życiu posędziowałem, więc coś tam w tej głowie jest, co prawda stare dzieje. Ale na ten... No, wiesz, po boisku tam Lucjan Brych czy biegał. Ten chleb sędziowski jako młody, obiecujący zawodnik. Junior. Ale no, pewnych rzeczy się nie zapomina. Jazdy na rowerze się nie zapomina i tego, jak to jest z gwizdkiem czy chorągiewką też. Także ale zawsze jestem ciekawy. Ktoś, kto zostaje sędzią, czy to zostaje się tym sędzią faktycznie, bo to gdzieś tam pasja, czy z jakiegoś... No jak to było u ciebie? Bo ja szczerze mówiąc, szczególnie na przykład, jeżeli chodzi o sędziów z tych niższych
niższych lig. Mhm. Ja im współczuję, bo mówię, nikt tak nie zostaje obrażony na meczu, tak jak oni wiele razy, nie? Więc no, co ciągnie do tego zawodu, dla mnie to jest wielki znak zapytania, nie kumam. Wiesz co, bardzo często do sędziowania trafiają ludzie, którzy kochają piłkę, a ze względów na przykład zdrowotnych, albo nie wiem, po prostu, człowiek jest słaby i wie, że w piłce kariery nie zrobi. I ma do wyboru, albo się gdzieś tam pałętać, mówiąc brzydko, po B czy A klasach i się tam spełniać swoją pasję, albo w którymś momencie robię kurs, kocham to, mam czas w weekendy, i jestem w stanie jako sędzia osiągnąć dużo więcej niż jako piłkarz. Bardzo często to są byli zawodnicy, którzy kończą karierę, chociaż dzisiaj jest trudniej. Ja pamiętam w tych moich czasach to jeszcze było tak, że jak zawodnik miał 28-29 lat, kończył karierę w trzeciej lidze, ja to sobie jeszcze tam posędziuję. Dzisiaj jest tak, że jak masz 20 lat i nie ocierasz się o drugą ligę, to niczego nie osiągniesz, bo te limity, po pierwsze, jakby kondycja musi być, to nie te czasy, że panowie z brzuszkiem sobie tam biegali po pierwszoligowych boiskach. Po drugie, limity wiekowe są mocno ograniczone, po trzecie, wszelkie wymagania są ogromne, więc dzisiaj młodzi chłopacy tak naprawdę, kiedyś bardzo dużo ludzi w czasie studiów dziennych robiło kurs sędziowski i sobie tam w weekendy, mówiąc wprost, dorabiali. To nie są wielkie pieniądze, ale dla studenta każde 5 dych, no czasem na wagę złota. Więc no to ścieżki były różne, ale bardzo często to była jakaś alternatywa dla chłopaków, którzy kochali futbol, wiedzieli, że jako piłkarze wyżyn nie osiągną, więc może tak. Też jakby dobry pomysł dla dziewczyn czy chłopaków z mniejszych miejscowości, gdzie po prostu nie ma drużyny lepszej niż B czy A klasowa. A tu można gdzieś tam pojeździć, można zobaczyć kawałek regionu, potem kraju, potem może świata. Każdy ma buławę w plecaku. Ty mówisz tak typowo o piłkarskich, gdzie to są jednak znane, znaczy łatwiej się zainteresować tym, tak? Tą dyscypliną wszyscy się interesują, zasady w miarę wszyscy gdzieś tam znają, tak? Ale bardziej podziwiam, no wszyscy tak myślimy przynajmniej, mhm. Ale bardziej jeszcze podziwiam na przykład takich sędziów, na przykład na meczach unihokeja w lidze. Bo to naprawdę to jest, bo to musi być chyba naprawdę jakaś olbrzymia pasja. To obejrzyj drugą część programu z Mirkiem Szczepańskim, bo Mirek po zakończeniu kariery zawodniczej został sędzią. Dokładnie to samo pytanie mu zadałem, no i jak obejrzysz, to będziesz wiedział, co Mirek o tym sądzi. Tak, druga... To jest też tak, że im bardziej jest popularna dyscyplina, tych sędziów jest więcej potrzeba. Bo sędziów unihokeja, no to... No garstka tak naprawdę, no tak jak sędziów hokejowych w Polsce bardzo ograniczona grupa, nam jest kilkunastu głównych, kilkudziesięciu liniowych. W tym Suseł, też. Tak. Tomeszku pozdrawiamy. Też znam. Suseł, nasz człowiek, pozdrawiamy, najlepszy sędzia wśród hokeistów, wśród susów, taki człowiek. Prawda. No dobrze. Wszystkie takie informacje, które chciałem dzisiaj, żebyśmy o nich porozmawialiśmy. Jeżeli wy macie coś, co chcielibyście dodać jeszcze w tym programie z jakichś informacji sportowych, to jest wasze trzy, to są wasze ze dwie minuty, minuta. Ze sportowych nie, o sportowych to nie. No dobrze, to przechodzimy do... Myślałem, że powiesz, że z niesportowych i wtedy właśnie wyjedzie pizza. Nie. To w takim razie przechodzimy do losowania. Ostatnio Wojtek powiedział, że nikt programu nie ogląda, więc chcieliśmy mu udowodnić, że ogląda. I pocięliście dużo karteczek? Z tym samym jednym nazwiskiem. Ile było lajków pod tym postem? Jeden kieliszek i trzy szklanki. Dużo. No nie wiem, no ile? Cztery. Gdzie cztery, kurczę, no. Jak ostatnio sprawdzaliśmy, to było mniej, teraz może być już więcej. Tak, Po co podawać się sprawdzone informacje? Dobrze, mamy w tej chwili pięć dobrych odpowiedzi na pytanie, które właśnie, ostatnio Wojtek powiedziałeś, że dwa razy powiedziałem co innego. Nie, przysłuchałem to kilkakrotnie, za każdym razem powiedziałem dobrze. No to tak, przepraszam, prostu ty tak gadasz, że ciężko w ogóle zrozumieć, o co chodzi, dlatego myślałem, że powiedziałeś... W domu też nie rozumieją. I to najważniejsze. Pytanie... No, to jest twoje zdanie, czy to jest zdanie domowników? Nie, to jest zdanie lekarza. Moje. Moje zdanie, niestety. Tylko. Odpowiedź na pytanie. Bałtyk ogólnie na tą chwilę w tym sezonie zdobył... Ile?
Trzy chyba, tak? Tak, trzy punkty, ale to nie jest żadne trzy punkty za zwycięstwo, są to trzy remisy. Pięć osób odpowiedziało pozytywnie w odpowiednim czasie, kiedy to było powiedziane, że ma być odpowiedź nam przesłana. Trzy punkty zdobyte z trzech remisów są lepsze niż z jednego zwycięstwa, bo punktowałeś w trzech meczach, a nie w jednym. I trzy razy nie przegrałeś. Tak, to są trzy nieprzegrane mecze. I można nawet pasa meczów bez podażki, nie? To kolejna sprawa. No, cały sezon 0-0. Głosuj. Wojtek czyta. Bo ostatnio przeczytał kogoś bardzo ładnego. And the winner is? Szanowni Państwo, za film tutaj pianista, Oscar, nie, żartuję, tę uroczystość. Zwycięstwą został Rafał P. Nie wiem, czy to się... Rafał P. poszukiwany przez prokuraturę rejonową. Ja byłem przekonany, że o tym powiesz. Że coś takiego, ja nie wiem, kto robił te kartki. Rafał P., nie wiem, kto to jest, ale gratulujemy. Rafale, wygrywasz nagrodę, za którą ten pan jest odpowiedzialny, my nie, także... Tak, koszyk słodyczy do ciebie niedługo przybędzie. Prosimy, żebyś odezwał się, a jak nie ty się odezwiesz, to my się odezwiemy do ciebie, żebyś podał nam adres, na jaki mamy wysłać ten specjalny koszyk słodyczy, który odbieram sobie od ust, żeby dać tobie. Już płaczę, już jestem załamany, ale ogólnie niech będzie ci dobrze służył, zjedz go szybko. Kolejne pytanie, już to trzecie pytanie. Trzecie pytanie. Uwaga, do wygrania tym razem jest bardzo poważna nagroda. Najpierw była zgrzewka wody, potem był koszyk słodyczy. Teraz będzie zgrzewka słodyczy. Albo koszyk wody. Zastanawialiśmy się o tym, czy nie dać, żeby to był jakiś tam zestaw gwoździ lub coś takiego. Teraz gwoździe też dosyć drogie, ale jakby komu żela zabrakowało w organizmie. Tak, ale poszliśmy jednak w tym razem w spotową część. Do wygrania książka 25 lat drużyny Trefla plus ta osoba, która dobrze odpowie na za chwilę zadane pytanie, będzie mogła nam powiedzieć, że na przykład na tej książce chciałaby autograf albo koszykarza, albo siatkarza albo Trefla. Nasze. My możemy też, oczywiście. To znaczy... ma być wartościowa nagroda. No to teraz będzie. Wybierze sobie kogoś z aktualnych zawodników Trefla, my ten autograf załatwimy na tej książce i wtedy ta książka też poleci do zwycięzcy. Dodatkowo do tego oczywiście możemy dorzucić jeszcze czekoladę, żeby było jak zawsze coś tam głupiego jeszcze od nas. Czy uważasz, stawia, że czekolada jest głupia? Wojtek stawia czekoladę, lubisz białą czekoladę? Nieprawda. Ja nie będę stawiał żadnej czekolady. Mleczną ty robisz konkurs, to ty stawiasz czekoladę. Czekoladę, no. Aha, no to taką jak on przyniesie, jak go znam to najtańszą. A jaką czekoladę lubisz? No, ja każdą. Każdą? Każdą, no, byle to, dużo. Żeby to nie był produkt z czekoladą podłoży. Właśnie, o. Tylko taka jak, prawdziwa. Tak, jak za komuny, no. Takie, nie? Takie to są Mikołaje. To było straszne. Jaki Mikołaj, taka czekolada. To było straszne, nie? Tak. Nie za dobre było, chociaż powiem wam, że kiedyś jadłem, często się robiło taką własną czekoladę, własną, taką z kakao, taką... Blok czekoladowy, mleka w proszku. Tak, kochany, to przyszło. No to już wiesz, co robisz przed kolejnym... Na następny konkurs będzie tutaj nasz prowadzący, przygotuje blok czekoladowy dla państwa. Tak. Stanowię. I poświęcimy więcej trochę miejsca siatkówce, żeby był pretekst, żeby mówić o blokach. Tak, o blokach, tak. Jeszcze pasuje do Trefla. Jeszcze lekkoatleci, którzy też wychodzą nad z tym blokiem czekoladowym w takim razie. Pytanie, uwaga, pytanie. Pytanie jest już trudne. Ale to odpowiedź... do widzów, tak? Ważne, tak, żeby odpowiedź była łatwa. Tak. Czekaj, teraz mu nie przeszkadzaj mi. Skup się, powiedz to raz, a porządnie. Na początek zasady. Na Facebooku... Nie mogę na niego patrzeć. Uwaga. Ja tylko siedzę. Ja nic nie robię, ja tylko uwaga, siedzę. Ale daj mi już powiedzieć, no będzie dłużej. Uwaga. Jak skończycie oglądać ten program, to już pewnie na Facebooku okaże się wycięty materiał z całego naszego programu, tylko i wyłącznie z przeczytanym przeze mnie za chwilę pytaniem. Aby wziąć udział w losowaniu głównej nagrody, należy do środy, do godziny 20, albo dobra, do czwartku do godziny 10, niech będzie. Do czwartku do godziny 10, dobrze odpowiedzieć na to pytanie. I uwaga, zadaję pytanie. Pośrodek jedzie do stacji A, do stacji B. Trzecie pytanie, to ostatnie, bo potem już będzie tylko i wyłącznie losowanie głównej nagrody. Jak się nazywa aktualny kierownik drużyny Trefla Gdańsk? Świetne pytanie, o jakiej
No dobra. Oczywiście proponujemy, żeby zerknąć na stronę Trefla Gdańsk Siatkarzy, tam na pewno wszystkie informacje są. Pamiętajcie o tym. Im weź więcej podaj, podaj odpowiedź, wtedy więcej osób odpowie. Albo podaj trzy, możliwe. Tak, nie. Jan Kowalski, Henryk Malinowski oraz i no jakiś ten... Zróbmy trzy możliwe. Nie. Weźcie, bo się nie przestanę śmiać, a we wnętrzu moim właśnie się tak mocno śmieje, że próbuję pokazać, że się nie śmieje. A pamiętasz do kiedy odpowiedzi? Tak, do czwartku godziny 10. Okej. Okay. Tak jest. A pytanie pamiętasz? To jak się nazywa kierownik drużyny Trefla Gdańsk? No aktualny. A w jaki sposób można udzielać odpowiedzi, pamiętasz? Tak, na Facebooku pod specjalnie wyciętym materiałem wideo z tego naszego dzisiejszego programu. Tylko tam, nie mailem, tylko nie tam. Gołębiem pocztowym. Tylko tam. Nie, może jeszcze jakaś podpowiedź, że kierownik nie nazywa się Wojciech Kuchta, nie nazywa się Robert Silski, a resztę to już tam trzeba wymyślić. Tak, może się nazywa Marek, nie wiemy. No. Sprawdźcie. Ale chcieliśmy ułatwić. Tak. Sprawdźcie rozwiązanie tego konkursu już za tydzień w Okiem Komentatora, także serdecznie To się nie dzieje naprawdę wszystko, nie? Wszystko się dzieje naprawdę, jesteśmy cały czas na żywo. Dobrze, a tak przy okazji, Państwo wiecie, że w tej chwili, kiedy nagrywamy, to gra jednak Lechia Gdańsk, więc sobie sprawdzimy. Jestem ciekawy. Sprawdzimy, czy gra, czy tylko trwa. Tak, właśnie. Teraz sobie zobaczymy. Dobrze powiedziane. O, poczekajcie, bo Miłosz też do mnie coś napisał właśnie przed chwilą. Ogląda nas pewnie. Nie wiem, jak to robi, jak to jest nagranie. A, w pierwszym programie Miłosza gościem będzie Krzysztof Bredę. O, Heniek, pozdrawiamy. Z wysokiej półki zaczynam. Tak. Mamy Lechia prowadzi. Flavio. W 18 minucie. No to trzymamy kciuki, żeby Lechia właśnie pokazała, jak to jest, kiedy strzela się pierwszą bramkę i się dowozi zwycięstwo. Asysta Konrado, a w drugiej... O, Makowski wszedł na Zagłębiu. Słuchajcie, na to kończmy, póki prowadzą. Tak jest. Jestem też zdecydowanie. Dzisiaj w programie Okiem Komentatora rozmawialiśmy o sporcie, ale nie tylko o sporcie, a razem ze mną byli Robert Silski, Radio Gdańsk. Do zobaczenia. I Wojtek Kuchta, czyli Michael Jordan, fali sportu. Radio Kasprzak. Dziękuję. Tak jest, i Paweł Oldi, także do zobaczenia za tydzień. Też porozmawiamy pewnie o Lechii, ale nie tylko o Lechii, też o niższych ligach. A nie, to już te niższe ligi zostawiamy Miłoszowi. I rozwiążemy konkurs. Tak, konkurs będzie. Ja z odpowiedź znam, ale wam nie powiem. Trzymajcie się, na razie, pa.